Niektóre z ustawień dostępnych w programie InDesign można konfigurować w zależności od tego, czy chcemy, aby były zapamiętane globalnie dla wszystkich nowotworzonych dokumentów, czy może lokalnie dla jednego konkretnego edytowanego w danym czasie dokumentu czy publikacji. Jeżeli sytuacja przedstawia się tak, jak w tym momencie na ekranie, czyli mamy uruchomiony program, ale nie jest otwarty żaden dokument, to wówczas Cokolwiek zmienimy w interfejsie programu bądź w sposobie wyświetlania okien czy funkcji zostanie zapamiętane jako ustawienie globalne, czyli będzie to odtworzone dla każdego nowo powstałego dokumentu. Przykładowo, jeżeli chcemy, aby w trakcie pracy z dokumentem tekstowym czy tekstowograficznym podczas edytowania ramek tekstowych, były widoczne tak zwane znaki niedrukujące się, czyli symbole chociażby Spacji bądź innych znaków specjalnych, to należy wybrać polecenie z menu Type o nazwie Show Hidden Characters. W tym momencie w mojej wersji menu znajduje się polecenie o nazwie Hide Hidden Characters, ponieważ już wcześniej je wybrałem. Jeżeli teraz wybiorę to polecenie Hide Hidden Characters, to w tym momencie przywracam ustawienia programu InDesign do nazwijmy to fabrycznej wersji, czyli ustawienia domyślne. Jeżeli teraz otworzymy menu Type, zobaczymy w nim polecenie Show Hidden Characters. Prawdopodobnie tak właśnie będzie wyglądać konfiguracja tego menu po pierwszym uruchomieniu programu, tuż po jego zainstalowaniu na dysku. Zatem wybieramy to polecenie po to, aby później w trakcie pracy z ramkami tekstowymi widzieć znaki specjalne, tak zwane znaki specjalne. Zobaczmy, w jaki sposób one wyglądają. Wybieramy polecenie Type Show Hidden Characters. Następnie tworzymy nowy dokument. Więcej na temat tworzenia dokumentu w programie InDesign z następnego klipu. Oleceniem File New Document tworzymy nowy dokument. Ustawienia w tej chwili są absolutnie obojętne. Klikamy przycisk OK, aby zatwierdzić tę operację. O czym za pomocą narzędzia tekstowego tworzymy ramkę tekstową w dowolnym formacie, o dowolnych parametrach i wypełniamy ją tak zwanym tekstem zastępczym. Jeżeli Powiększymy widok dokumentu, ustawimy większe zbliżenie. Zauważymy, że pomiędzy wyrazami widoczne są niebieskie kropki. Są to właśnie przykładowe znaki specjalne. Akurat w tym przypadku mówimy o symbolu spacji, ale widać również zaznaczone na niebiesko znaki symbolizujące koniec akapitu, czy też krzyżyk na końcu ramki symbolizujący koniec wątku tekstowego. To są właśnie znaki specjalne. Które warto widzieć na ekranie, szczególnie wtedy, kiedy pracujemy nad zaawansowanymi ustawieniami typograficznymi w naszym dokumencie. Widoczność tych znaków pozwala nam prawidłowo ocenić, czy tekst został w odpowiedni sposób sformatowany, czy wykonaliśmy wszelkie niezbędne czynności mające na celu nadanie. Szczególnym elementom tekstowym właściwego wyglądu i poprawnych ustawień. Jest to może drobiazg, ale bardzo istotny. My o tym drobiazgu mówimy w tej chwili tylko i wyłącznie z uwagi na to, aby zwrócić, aby zwrócić uwagę na możliwość ustawiania pewnych parametrów programu właśnie w charakterze globalnym bądź też lokalnym. Gdybyśmy tę opcję, to polecenie Show Hidden Characters wybrali, użyli w momencie, kiedy Programie jest otwarty jakikolwiek dokument, to byłoby to ustawienie wprowadzone tylko i wyłącznie dla tego dokumentu. Czyli tworząc nowy dokument w późniejszym czasie, musielibyśmy tę czynność powtórzyć. Czyli, aby zobaczyć ponownie te znaki ukryte, musielibyśmy w każdym nowotworzonym dokumencie za każdym razem na początku pracy wybierać polecenie type, show hidden characters. Jeżeli zrobimy to w sytuacji takiej, jak w tej chwili, czyli nie mamy żadnego twardego dokumentu, to ustawienie zostanie zapamiętane na stałe. Oczywiście InDesign potrafi zapamiętać ustawienia wprowadzone podczas pracy z dokumentem i te ustawienia nazywamy lokalnymi, a zatem jeżeli utworzymy nowy dokument, zmienimy cokolwiek w interfejsie programu, to te ustawienia zostaną zapamiętane, zapisane razem z tym właśnie dokumentem. Inne ustawienia czy też parametry programu, które mogą być zmieniane w ten sposób, a zatem globalnie albo lokalnie, w zależności od naszych osobistych preferencji i przyzwyczajeń, jakich nabierzemy w trakcie pracy z programem, to na przykład rzeczy, które znajdziemy w menu View. Chociażby w podmenu Extras znajdziemy coś, co nazywa się Text Threads, czyli symbole połączonych ramek, czy symbole połączenia ramek tekstowych. Na temat łączenia ramek tekstowych, czy w ogóle pracy z ramkami, nie tylko tekstowymi, ale i graficznymi, dowiemy się więcej z kolejnych klipów. Natomiast w tej chwili tylko przykładowo, informacyjnie wspominamy o opcjach dotyczących ustawienia parametrów ekranu, czy też sposobu wyświetlania dokumentów, które również można zapamiętywać w sposób globalny, czyli dla wszystkich nowotworzonych dokumentów, albo lokalny, czyli dla dokumentu aktualnie edytowanego. A zatem jeszcze raz podsumowując. Jeżeli uruchomimy program InDesign, ale nie utworzymy żadnego dokumentu, to wszelkie zmiany wprowadzone w interfejsie czy też ustawieniach ogólnych, oczywiście mamy na myśli tylko to, co można zmienić w sytuacji, kiedy nie ma żadnego dokumentu na ekranie, zostaną zapamiętane jako ustawienia, które mają być odtworzone dla każdego nowo tworzonego, od tego momentu dokumentu.